Внимание, pasażery Главы стран Европейского Союза желают wam доброго морозного утра. Темперatura za oknem minus 119 gradów Okazuje się, że przewidywane kłopoty z ogrzewaniem domu w tej zimy nie będą spowodowane odcięciem się Polski od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej za sprawą knowań nierządu USA a z powodu fatalnych decyzji zarządu chińskiego AliExpress o dostawach zamówień w Polsce za pośrednictwem polskiego kuriera Poczteks. Poczteks odmawia dostarczenia mi już trzeciego z kolei zamówienia z AliExpress. Tym razem kluczowo ważnego modułu odczytu danych z czujnika temperatury do mojego pieca. Zamówienie w AliExpress przyjęto 2 listopada i tego samego dnia przysłali mi informację, że przesyłka została nadana. 13 listopada AliExpress przesłał do mnie e-mail z informacją o dotarciu przesyłki do mojego kraju, regionu. Pocztex ani Poczta Polska nie kontaktowali się ze mną w żaden sposób w celu umówienia dostarczenia przesyłki. W miejscowym oddziale poczty Żabia Wola nie odbierają telefonów, a Poczta Polska nie chciała przyjąć mojej interwencyjnej reklamacji w czasie, kiedy miały miejsce te wydarzenia. 21 listopada przyszła informacja od AliExpress o nieudanej odprawie celnej modułu, po czym 26 listopada, że jakoby zamówienie zostało dostarczone. Po mojej próbie uruchomienia postępowania reklamacji w AliExpress 26 listopada, chwilę potem z AliExpress przesłali mi postanowienie o umorzeniu postępowania z decyzją odmowy zwrotu pieniędzy za niedostarczone zamówienie. Co pocztek zrobi z niedostarczonymi zamówieniami? Przywłaszcza je sobie czy niszczy? Zaraz grudzień. Ogrzewanie domu jest w Polsce niezbędne w okresie zimy. Mnie z powodu polskiego Poczteks, uszkodzonego ostatniego ogniwa w łańcuchu dostaw, nie dostarczono modułu do odczytu danych z czujnika temperatury do mojego pieca.